Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Syracha mówi o wolności. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania. Bóg położył przed tobą ogień i wodę. Po co chcesz, wyciągniesz rękę. Jest przed tobą życie i śmierć. Co chcesz otrzymać, to będzie ci dane. Z wolnością jest dzisiaj duży problem. Dla wielu ludzi, to nie trzeba tego wytłumaczyć, wyjaśniać, że tak jest, wolność polega na robieniu czegokolwiek. Człowiek jest nieskrępowany, może robić wszystko. Kiedyś przeczytałem taką historię, która mi się bardzo spodobała. Wyobraź sobie, że kupujesz łódź na pół z jakimś twoim kolegą. Wyjeżdżacie na pełne morze i nagle wyciągasz kredę, robisz kreskę, to jest moja połowa łodzi, to jest twoja. Wyciągasz wiertło. Co chcesz robić? Będę robić otwory wolności. To jest moja połowa łodzi. Wiercisz w dnie łodzi wiertłem otwory. Przecież ty nas zatopisz. Przestań, to jest moja wolność. Mam prawo do swojej wolności. Mam prawo wyrażać siebie, a ty nie możesz powstrzymywać mojej twórczej ekspresji. Pytanie, kiedy moja wolność stanie się naszym pogrzebem. Moi kochani, to, czym jest wolność, tak naprawdę widać w życiu tych, którzy tę wolność, przynajmniej w zewnętrznym wymiarze, stracili. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny wietnamskiego kardynała Van Thuana. Kardynał Van Thuan 13 lat spędził w więzieniu, z tego 9 w totalnej izolacji. Okazało się, że w więzieniu stał się niebezpieczny dla strażników. Na początku władze komunistyczne, które go tam osadziły, zarządziły, żeby jego strażników zmieniać co 2 tygodnie, ponieważ ma na nich zgubny wpływ, jest dla nich zagrożeniem. Ale ponieważ był tak skuteczny, że nawet 2 tygodnie starczyły mu, żeby przekonać strażników i przeciągnąć ich na swoją stronę, powiedziano potem, zostawimy tylko jedną zmianę, żeby wszystkich nie zaraził. Skąd kardynał Van Thuan otrzymał taką moc, żeby w taki sposób przeżyć więzienie? Moi kochani, 2 rzeczy mu w tym pomogły. Mówi, że kiedy jechał statkiem do więzienia oddalonego wiele kilometrów, płynął statkiem w towarzystwie 1500 więźniów stłoczony na pokładzie. Przypomniał sobie historię pewnego chińskiego biskupa. Ten biskup, podobnie jak on, został uwięziony i powiedział, będąc w więzieniu, pół życia spędziłem na czekaniu. Istotnie, pomyślał kardynał Van Thuan, każdy więzień czeka na wolność. Każda minuta jest dla niego oczekiwaniem, kiedy wreszcie wyjdzie na wolność. I wtedy kardynał mówi, powiedziałem sobie, nie będę czekał. Wybieram teraźniejszość. To jest teraz moja katedra. Tu będę działał. A druga rzecz, która mu w tym pomogła, mówi, że pewnej nocy nagle się obudził i mówi, tak wiele myślę o tym, żeby głosić Ewangelię, żeby zakładać seminaria, kształcić kleryków, głosić rekolekcje dla sióstr zakonnych, ewangelizować niechrześcijan. To wszystko jest ważne. To są dzieła Boże, ale muszę dokonać rozróżnienia pomiędzy dziełem Bożym a Bogiem. Dzieło Boga to nie jest Bóg. Pan Bóg mówi, oddaj mi swoją wolność. Teraz nie możesz głosić, jeździć, działać. Powierz mi się, ja to lepiej zrobię za ciebie. Wybiorę lepszych, zdolniejszych. A ty wybierz Boga, wybierz mnie tutaj. Wybrałem Boga i to było moje oparcie. Moi kochani, kardynał Van Thuan poprosił do więzienia o lek na żołądek. Powiedział, że mu służy dobrze wino. Uwierzono. I codziennie 3 krople wina i 1 kropla wody służyła mu do sprawowania Eucharystii. Był w więzieniu, ale był w pełni wolny. Powiedział kiedyś taką rzecz, zapytany już później, bo wyszedł z więzienia po 13 latach, głosił rekolekcję dla kurii rzymskiej, dla papieża. I zapytany o przyczyny kryzysu w Kościele mówi tak. Kryzys w Kościele związany jest z tym, że nikt nie traktuje poważnie modlitwy. Nie wierz nikomu, kto się nie modli,
nawet wtedy, gdyby czynił cuda, jest bezużyteczny, to robot jest bardziej wydajny niż on. Moi drodzy, jaką wolność wybieram? Dla mnie jest oczywiste. Bardzo często w życiu jesteśmy pozbawieni zewnętrznej wolności. Człowiek chory nie może wszędzie jechać, nie może się wszystkimi spotykać. Jego wolność jest ograniczona. Człowiek, który ma dużo pracy, nie może korzystać z wszystkich uroków życia. Ten, kto ma rodzinę, dom, nie może robić wszystkiego, co mu się podoba. I właśnie w tych moich ograniczeniach wolności Pan Bóg daje mi pełną wolność. Otwarciem się na tę wolność jest modlitwa. Te słowa kardynała Bantuana weźmy sobie do serca. Nie wierz nikomu, kto się nie modli, nawet gdyby czynił cuda. Człowiek, który się nie modli, jest bezużyteczny. To robot może być bardziej wydajny niż on. Moi kochani, abyśmy w tych naszych ograniczeniach codzienności, które trochę krępują naszą wolność, żebyśmy w każdym z nich mogli zobaczyć obecność Boga, który daje prawdziwą wolność w każdej sytuacji. Przyjmijmy Jego błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Moi kochani, z tych maili, które piszecie zamawiając nasze szklanki, wynika, że bardzo często słuchacie razem szklanki dobrej rozmowy. W małżeństwie, w rodzinie. Gdyby tak rzeczywiście było, że nasze rozważania łączą, jeszcze bardziej pogłębiają więzi rodzinne, no to byłoby super. Na przykład ostatnio byłem wzruszony, jeden z maili, zamawiam szklankę dla mojego brata, bo on was słucha i chce mu sprawić niespodziankę. Cieszę się z tego, że dzielicie się linkami, posyłacie wiadomość, że czegoś warto posłuchać. Ja na przykład tak mam, że jeżeli coś mi się podoba, to nie chcę sam tego słuchać. Dzwonię, czy mówię komuś, warto, słuchaj, warto posłuchać, warto to zobaczyć. To jest taki naturalny odruch serca. I bardzo się cieszę, że ten naturalny odruch, że warto nas słuchać, dotyczy też właśnie szklanki dobrej rozmowy. Każdy człowiek ma takie swoje ulubione miejsce, z którego spogląda na świat. Co jest tym tronem konkretnie w domu? Miejsce w którym z pomieszczeń? Na to ciekawe pytanie odpowie ksiądz Piotr, a ksiądz Mateusz pewnie dopowie, że sercem przyjęta wiara prowadzi do zbawienia, a jest jeszcze jeden szczegół konieczny do zbawienia. Jaki? A to posłuchajmy dopowiedzeń.